Cześć kochani. Nie, cześć, tylko dzień dobry, znowu się wyluzowałeś za mocno. Tak, jestem wyluzowany. Maszku, czy miałeś w domu u siebie boazerię? Słuchaj, ja nie miałem, ale moja babcia miała, tak. U moich rodziców też była. I nie wspominam tego dobrze, ponieważ dobrze to nie wyglądało. Nie, słuchaj, boazeria w starym wydaniu, no to nic fajnego, ale teraz zaczyna mieć nowe życie. Tak, przy remontach do tej pory wynosiliśmy boazerię z domów, a teraz mieszkań, a teraz będziemy przynosić. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że boazeria, którą robi się teraz, wygląda zupełnie inaczej. Inne wzory, inne kolory, inne w ogóle podejście do materiału, a drewno naprawdę jest materiałem bardzo, bardzo fajnym. I nie musi być brzydka, nijaka, ponura. Może stanowić fajną dekorację w mieszkaniu. Dokładnie tak, ale dlaczego o tym mówimy? Słuchajcie, mówimy o tym dlatego, że przysyłaliście nam bardzo dużo pytań dotyczących tego, co zrobić z krzywą ścianą w mieszkaniu. I tak naprawdę boazeria jest odpowiedzią właśnie na to pytanie, jedną z możliwych wersji, jak szybko sobie z tym poradzić, bo tak naprawdę można wykonać ją bardzo szybko, bardzo łatwo i przy użyciu prostych narzędzi. A taka fajna ściana może być wykonana pod telewizor, bądź jako zagłówek sypialni, albo jeszcze, nie wiem, rzutki można sobie rzucać. Można wiele rzeczy zrobić. Ważne jest tak naprawdę, żeby troszeczkę puścić wodze wyobraźni i dobrać elementy drewniane do swoich upodobań, kolorystykę. My akurat zrobiliśmy to po swojemu, w naszym warsztacie. Jak widzicie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. No, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Żeby coś powiesić, nie trzeba wiercić. To jest bardzo ważne. Tak. Teraz ściana wygląda tak, ale musimy wrócić do tego, jak to powstało. Tak, i w tym odcinku właśnie dowiecie się, jak powstawała ta piękna ściana. Krok po kroku. Z bólami. I w pocie. Powiedz. Zapraszamy. No cóż, kochani, bierzemy się do pracy. Mamy poziomicę, obejrzymy ścianę, wszystkie nierówności, krzywości, wtedy będziemy wiedzieli, z czym się mierzymy i jak do tego się przybrać. No cóż, świetnie nie jest, tego się spodziewałem, ale cóż, nasza porada dotyczy krzywych ścian i jak sobie z tym poradzić. Więc krzywą ścianę mamy, bierzemy się do pracy, a po robocie zobaczycie, jak będą deski, będzie prosto i będzie ładnie. I tak, kochani, bardzo ważną rzeczą była ocena ściany. Teraz wiemy, z jakimi nierównościami się mierzymy. Tutaj nierówności sięgają od 1,5 do 2 cm. I w tym momencie wiem, czego użyć, żeby te nasze listwy były w pionie, żeby ściana była prosta. Do wypionowania listew użyjemy przykładowo takich podkładek plastikowych, które mają na przykład centymetr bądź pół centymetra, prawda? Możemy sobie komponować grubość taką, jaka nam potrzebna. Dzięki tym podkładkom wsadzonym między listwę a ścianę, listwa będzie przytwierdzona do ściany stabilnie, ale odsunięta od ściany na tyle, żeby uzyskać pion. Drugim sposobem są kliny plastikowe i tu już Wam pokazuję. Te dwa kliniki złożone pod listwą, między listwą a ścianą, dadzą nam również możliwość wyprowadzenia pionu na listwie. Te kliny PCV, podkładki PCV możemy dostać w każdej hurtowni budowlanej. Oprócz tego przydatne są do zrobienia dystansu przy układaniu podłóg z paneli, również do montażu okien, do montażu ościeżnic drzwiowych. Bardzo uniwersalne kliny i bardzo przydatne. Druga część zadania to jest przytwierdzenie listwy do ściany i tu również musimy sprawdzić, zaraz będziemy to sprawdzać, jakich kołków użyć. Ramowe, na przykład do bardziej miękkich ścian, tak jak na przykład gazobeton, bądź poroterm. No i kołki szybkiego montażu, które sprawdzą nam się jedynie w cegle pełnej, bądź w cegle z żelbetu. Małą siłę rozporu, więc przy miękkich ścianach mogą nam słabo trzymać. Ale za chwilkę się okaże, jakie to są ściany i odpowiednie kołki zastosujemy.
bierzemy się do pracy. Tym razem będziemy układać deski w poziomie, a więc konstrukcja pod nie, czyli listwy, muszą być ułożone w pionie. Gdybyśmy chcieli deski w pionie, wtedy nasze łaty muszą lecieć poziomo. Ja sobie uproszczę trochę temat, posłuchajcie. I wcześniej nawiercę sobie w listwach otwory wiertłem do drewna, tak żeby potem ze ścianą łatwiej mi było walczyć. Otwory robimy tak około 60 cm, jeden od drugiego. Na oko, oczywiście jeżeli ta nasza listwa będzie słabo zamocowana, będzie wymagała wtedy domocowania. Może być taka sytuacja, że trafimy kołkiem w fugę bądź w jakąś pustą przestrzeń, wtedy wiercimy obok dziurę drugą i domocowujemy dodatkowym kołkiem. Działamy dalej. Wiertłem do drewna nawierciłem otwory w listwie drewnianej. Natomiast teraz zamieniłem wiertło, wsadziłem do wiertarki wiertło widiowe. I wykonamy kontrolny otwór, dzięki któremu będziemy wiedzieli, z czego jest zrobiona ściana i co za tym dalej idzie, będziemy wiedzieli, jakich kołków użyć do mocowania tych listew. Można powiedzieć, że wiertło nam wpadło w ścianę, bardzo miękka ściana, więc na 100% jest to gazobeton, ale oczywiście jak kto nie dowierza, to można sprawdzić to organoleptycznie. Ja wierzę swojemu doświadczeniu, wiem, że to jest gazobeton, więc co? Mamy dwa rodzaje kołków i tym razem stwierdzam, że te kołki szybkiego montażu mogą nam nie utrzymać tej listwy. Ta listwa może nam odchodzić po pewnym czasie od ściany. Zastosujemy te i ja uważam, że one są optymalne i że dadzą radę. My użyjemy tutaj łat drewnianych. Łaty drewniane 22 mm. A dlaczego tak grube? Można było troszkę cięższe. Otóż w grubszą łatę łatwiej nam wbijać gwoździe, wkręcać wkręty. W momencie, kiedy jest cienka łata, powiedzmy centymetr, półtora, te wkręty mogą nam przechodzić i odpychać tą łatę od ściany w chwili, kiedy będziemy przekręcać błazerię. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, my chcemy tutaj również zrobić przeróbki elektryczne. I w tym momencie, jak się odsuwamy od ściany, spokojnie te wszystkie przewody elektryczne możemy schować za błazerią. Przystępujemy do montażu listwy. Przez wwiercone wcześniej otwory wiercimy widzę. Tu, gdzie mieliśmy garb, wkręcamy pierwszego wkręta. A resztę będziemy poziomować. Tu jeszcze mamy małego garba, to listwa nam odstaje. Musimy tu domocować. Powiedzmy, że listwa trzyma się stabilnie, zakołkowana. Teraz zobaczymy, co się z nią dzieje. Dół mamy prawie dobrze. Tutaj, gdzie mamy kołek, musimy go troszkę poluzować. Za mocno ściągnęliśmy. Mamy płaszczyznę, mamy pion. To jest ten moment, kiedy możemy tutaj użyć cienkiej podkładki może. Jednak nie, mamy za mało miejsca,
użyjemy dwóch klin. Wszystko gra, możemy dokręcić wkręt. Teraz zajmiemy się górą. Tutaj mamy większy problem, większa nierówność. Jak to wygląda? Powiedzmy grubsza podkładka. Będzie idealna. Jest cudownie, tak się bawimy z całą ścianą. Kochani, mieliśmy poważny problem. Ta ściana jest bardzo krzywa. Początkowo nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić, czy ją naprawiać, prostować, ale wymyśliliśmy fajny patent. Jak widzicie, zamontowane są już łaty. Na tych łatach zamontujemy teraz łazerię. Tak jak wiecie, łazeria oczywiście jest to bardzo stary wynalazek, ale tak naprawdę teraz przeżywa drugą młodość. My jeszcze podeszliśmy do niej bardzo kreatywnie. Przygotowaliśmy sobie tutaj taką szalówkę w różnych kolorach. I już teraz wiem, dlaczego mają być różne kolory. Będzie taki kolor. Dokładnie. Będzie taka mozaika kolorystyczna, zrobiona na właśnie drewnie. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Pomalowaliśmy to bardzo delikatnie. Widać słoje, więc będzie wyglądało bardzo naturalnie. No nic, zabieramy się do roboty. Taka błazeria po nowemu. Pięknie. Maciek, ale tu ci wcha samo wchodzi, nie trzeba nic spukać. Tak? Tam musisz tylko nagiąć. O, i siedzi, tak? Widzisz? Okej, okay. Tam jest dobrze? Dobrze. Okej, okay, dobra. Jest droższa. Dobra. Ja się tu męczę, a ty masz taki sprzęt? A bo wiesz co, ja chciałem zobaczyć, co mówisz, jak się w palec uderzy. Posłuchajcie, taki sprzęt nie jest konieczny. Można to zrobić wkrętarką na wkręty. Można to zrobić również gwoździami bić od czoła. Ale Maciek się uparł, żeby tych gwoździ nie było widać. No tak, bo wtedy jest bardzo ładnie i estetycznie. Ale mało praktycznie, bo gdyby któryś nie wlazł do końca, to można było czapkę powiesić. Albo pistolet. No ale oczywiście, no, mało kto ma taki sprzęt, więc oczywiście młotkiem, wkrętarką to też można zrobić. Spokojnie. Oczywiście. Może troszkę dłużej, ale na pewno się da. Dokładnie. Można, i gorzej nie będzie. Można, słuchajcie, wkręcać wkręty od czoła deski, tylko wtedy wiadomo, że będą widoczne. A jeżeli będziemy wbijać gwoździe tutaj zaraz pod pióro, to wtedy są niewidoczne i naprawdę efekt jest super. I młotkiem można sobie przydzwonić w palet. A tym jedynie masz kogoś kolana. Kochani, montaż naszej pięknej ściany nadal trwa, więc przepraszam, bo może
chwilami być trochę głośno, ale chciałem wam trochę opowiedzieć o tym. Cześć, Błazeria to oczywiście nie jest nasz wynalazek, nie jest nawet bardzo nowy, ale przeżywa drugą młodość i tak naprawdę w tej chwili z drewna można zrobić co się chce, jak się chce. Trzeba mieć bardzo kreatywne podejście. My akurat wymyśliliśmy taką kolorową ścianę, pomalowaliśmy naszą błazerię, właściwie jest to po prostu szalówka na cztery różne kolory i układamy to zupełnie w takiej rozsypce, czyli staramy się, żeby te kolory były przemieszane. Dzięki temu uzyskujemy tak efekt, można powiedzieć, mozaiki kolorystycznej, bardzo ciekawy. Oczywiście dobór kolorów, długości desek, szerokości desek, to jest tylko, oczywiście ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Można zrobić naprawdę cudne rzeczy. Deski mogą być różnej grubości, różnej długości. Naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Także zachęcam do eksperymentowania. Naprawdę też nie potrzeba do tego jakichś wyspecjalizowanych narzędzi. My akurat, ponieważ zależało nam na czasie, używamy narzędzi Artura, który jest dobrze wyposażony, więc mamy narzędzia pneumatyczne, ale oczywiście wystarczy zwykła piła ręczna, młotek, gwoździe, czy też wkręty i taką ścianę można mieć w domu. Także naprawdę, kochani, zachęcam do eksperymentowania. No i działajcie i dajcie nam znać, jak wam poszło. I takim sposobem powstała ścianka, szybko i wściekle, która przysłoniła krzywą ścianę. Tak, dokładnie. Ściana jest prosta. No i do tego bardzo pięknie wygląda. Jestem zachwycony. Oczywiście no, z takimi kolorami się trzeba troszeczkę pobawić, żeby uzyskać efekt, ale wszystko w waszych rękach. No i życzę wam, żeby wszystko wam się udało. Błazeria po nowemu. A my mamy ściankę, na której możemy zaczepić nasze narzędzia w naszym warsztacie. Dokładnie tak. Co tam? Chodź, kończymy odcinek. Tak? Tak. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Słuchajcie, zobaczcie, nasza piękna ściana gotowa, w pełnej krasie, ale oczywiście musimy to podsumować, ponieważ etapów tej pracy było przynajmniej kilka. Postaram się szybko streścić, jak to wszystko powstawało. Pierwsza sprawa, tak naprawdę wybór materiału i zakup odpowiedniej ilości tego materiału. Pamiętajcie, że trzeba wybrać sobie deskę, szalówkę lub elementy drewniane w odpowiednim kształcie, takie jakie wam naprawdę przyjdzie do głowy. Czy on będzie układany prosto, czy będzie to na przykład jodełka, czy po skosie. Naprawdę mamy bardzo dużo różnych możliwości, ale najważniejsze, żeby kupić odpowiednią ilość materiału z lekkim zapasem, żeby nie zabrakło nam w czasie pracy. Druga rzecz, ściana. Jeżeli mamy krzywą ścianę, oczywiście musimy ją wyrównać, musimy ją wypionować, wypoziomować. Posłużymy się tutaj zapewne łatami drewnianymi, które pozwolą nam wszystko wyprostować. Plastikowe podkładki i kliniki, które będą nam bardzo przydatne. I bardzo, bardzo ważna rzecz. Musimy sprawdzić, z czego jest ściana, bo my tutaj mieliśmy zwykłe kołki szybkiego montażu i troszkę mieliśmy problemów, ponieważ ściana była z gazobetonu. Jest to miękki materiał i należałoby się użyć innych kołków. Dlatego lepiej sprawdzić od razu, jaką mamy ścianę i poprosić o kołki do takiej ściany. Sprzedawca na pewno będzie wiedział, co polecić. Warto to zrobić, ponieważ potem przy kołkowaniu są problemy. Są. Także pamiętajcie, najpierw sprawdźcie, jaka jest ściana i potem dobierzcie kołki. Montujemy łaty i dopiero do tych łat montujemy naszą błazerię. Oczywiście my tutaj użyliśmy narzędzi takich, jakimi dysponujemy, bo wybór narzędzi to jest kolejna sprawa, bardzo istotna. Oczywiście, jeżeli chcecie przyspieszyć sobie pracę, możecie użyć takiego pneumatycznego pistoletu do gwoździ, który my mieliśmy. W każdej wypożyczalni budowlanej jest takie narzędzie dostępne. Nie wymaga ono dużej wprawy, jest to proste narzędzie, ale oczywiście trzeba zachować środki bezpieczeństwa. Albo takie coś, co każdy ma w garażu. Dokładnie. Wystarczy też wkrętarka, a tak naprawdę wystarczy też zwykły młotek i oczywiście gwoździe i też taką ścianę możemy zmontować. I dzięki montażowi ściany wyprostujemy sobie tą naszą ścianą, która jest bardzo brzydka i nieregularna pod spodem. Ale my zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz. Dzięki temu, że kładliśmy nową warstwę okładziny ściennej, schowaliśmy też kable. Dorobiliśmy sobie gniazdka, punkty świetlne. To też zawsze możemy schować za taką błazerią. Oczywiście ta pustka, która powstaje między błazerią a ścianą,
Posłuży nam do rozprowadzenia instalacji w prosty sposób. Możemy też ścianę dodatkowo wygłuszyć. Jeżeli pomiędzy warstwę błazerii a ścianę włożymy na przykład wełnę, to ściana dodatkowo będzie miała lepsze parametry akustyczne i możemy sobie całe pomieszczenie bardzo fajnie wygłuszyć. O sypialni mówisz? Na przykład. No i oczywiście bardzo ważna sprawa, sama dekoracja drewna, malowanie. Możemy to zrobić po ułożeniu desek, możemy zrobić przed. My malowaliśmy deski przed, ponieważ jak widzicie, każda deska w zasadzie ma inny kolor i to bardzo ułatwia pracę, ponieważ malowanie każdej deski na ułożonej ścianie jest trudne, no, tak żeby nie pobrudzić deski sąsiedniej, także jeżeli dajemy tą błazerię w różnych kolorach, malujemy ją wcześniej. Jeżeli chcemy to pomalować jednolicie, oczywiście możemy to zrobić później, możemy malować pędzlami, wałkami, możemy malować też pistoletem. Pistolety na przykład elektryczne są dostępne w marketach budowlanych, dzięki temu praca pójdzie sprawnie. Dzieci mogą łapkami. Tak. Dobór kolorów u nas jest akurat taki kolor, takie kolory, natomiast jest to sprawa indywidualna. Co kto lubi, tak proszę malować, cieniować. Naprawdę można zrobić to na wiele różnych sposobów i wtedy mamy takie własne ja troszkę w mieszkaniu. Dokładnie. Możemy wybrać farby, które pokażą nam strukturę drewna. Są to farby transparentne, impregnaty do drewna. Możemy wybrać farby akrylowe, kryjące, które dadzą nam taką zupełnie gładką powierzchnię. Będziemy widzieli tylko podziały między deskami. Też fajna sprawa. No, naprawdę nic nas nie ograniczy. A więc kochani, dziękujemy za super komentarze, za subskrybowanie naszego kanału i zachęcamy do oglądania następnych odcinków. Tak jest, oglądajcie nas i do zobaczenia w następnym odcinku. Twoja ekipa. To my.